Każda historia ma gdzieś swój początek. Tym razem początkiem historii jest kobieta o pseudonimie The Joy, córka jednego z filozofów, organizacji zrzeszającej najbardziej wpływowych ludzi ze Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. The Joy, nazwana później The Boss, w 1943 roku tworzy specjalny oddział Cobra, składający się z amerykańskich i sowieckich członków. Są to The Pain, The Fear, The End, The Fury i The Sorrow. Oddział bierze udział w znaczących operacjach w czasie II Wojny Światowej, przyczyniając się do zwycięstwa aliantów, a The Boss zostaje nazwana matką amerykańskich sił specjalnych. W 1943 roku zachodzi w ciąży z jednym z członków swojego oddziału, The Sorrow. W trakcie inwazji w Normandii oddział zostaje wysłany na plażę Juno w celu zniszczenia rakiet V2. Tam też na polu bitwy de Boss rodzi syna. Poród odbywa się przez cesarskie cięcie w totalnym chaosie, przez co zostaje ona naznaczona szramą na brzuchu w kształcie węża. Nie jest jej dane jednak cieszyć się macierzyństwem, ponieważ dziecko zostaje zabrane przez filozofów. Pod koniec II wojny po śmierci ostatniego z założycieli filozofów, zebrany przez nich majątek zostaje podzielony na części i przelany na różne konta bankowe. Mikrofilm zawierający dane dokąd zostaje nazwany dziedzictwem filozofów i trafia w ręce Borysa Wolgina, który z nich finansuje budowę bazy Grozny Grad w Celinojarsku. W 1947 roku The Boss opuszcza oddział Kobra, ale już 3 lata później bierze na ucznia żołnierza Zielonych Beretów Johna i przez następne 9 lat przekazuje mu całą swoją wiedzę, a także wspólnie opracowują metodę walki wręcz CQC. Wspólne ćwiczenia i treningi zbliżają ich do siebie i stają się czymś więcej niż przyjaciółmi, rodziną czy kochankami. W 1959 roku Debost opuszcza Johna i udaje się na tajną misję zleconą przez samego prezydenta. Celem jest zdobycie radzieckich planów oraz umieszczenie szpiega w radzieckim programie kosmicznym. Misja udaje się, choć sukces przypisuje sobie CIA. Później Deboss zostaje wezwana do projektu Mercury, gdzie poznaje jednego z członków zespołu Strangelove, która podtajemnie się w niej podkochuje. Deboss zostaje wystrzelona na orbitę okołoziemską i staje się pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej. Jednakże podczas lądowania zostaje ciężko ranna, co jest spowodowane promieniowaniem i gorącem powstałym od wejścia w atmosferę. Cała sprawa zostaje zatuszowana przez CIA, a oficjalnie pierwszym człowiekiem w kosmosie zostaje uznany Yuri Gagarin. Rakieta Wostok-1, którą podróżował, nie dokonałaby tego bez silników zaprojektowanych przez niejakiego Nikolaja Sokołowa, który niedługo potem zaczyna pracować nad szagochodem, mobilną fortecą, która potrafiłaby wystrzeliwać balistyczne pociski niemal z każdego podłoża. Sokołow zdaje sobie sprawę z potęgi swojej broni, dlatego porzuca projekt i ucieka z rodziną do Stanów Zjednoczonych. W tym samym czasie dwóch amerykańskich agentów o pseudonimie Adam i Ewa dezerterują do Związku Radzieckiego, gdzie wnikają w szeregi GRU, które podlega Borysowi Wolginowi. Niedługo po ucieczce Sokołowa Związek Radziecki umieszcza pociski atomowe na Kubie, a nad światem zawisa groźba atomowej zagłady. Zdarzenie zostaje nazwane kubańskim kryzysem rakietowym. W końcu jednak Stany Zjednoczone i ZSRR dochodzą do porozumienia i Rosjanie wycofują rakiety z Kuby w zamian za oddanie Sokołowa, który pod przymusem wraca do Celinojarska i kontynuuje pracę nad Szagochodem. Rosjanie nadal szukają miejsca, gdzie mogą umieścić swoje pociski i tym miejscem staje się San Hieronimo na Półwyspie Kolumbijskim. The Boss formuje jednostkę Fox i odnajduje Sokołowa. Informacja jednak przecieka także do Chin, które wysyłają tam swoją agentkę Tatianę. Jej celem staje się zdobycie mikrofilmu z dziedzictwem filozofów, które przejął po śmierci Borysa jego syn, Jawgeni Wolgin. Tatiana przenika do celinojarska, a w tym samym czasie Stany Zjednoczone zlecają misję wykradzenia mikrofilmu The Boss, która pod pozorem zdrady USA ma wniknąć w szeregi Wolgina. Jako przepustkę The Boss dostaje dwie przenośne rakiety atomowe zwane Davy Crockett, które oficjalnie uznano za skradzione, a w rzeczywistości zostały przekazane The Boss jako potwierdzenie jej rzekomej zdrady. Rok 1964. Na scenie pojawia się John, znany teraz jako Jack, który nieświadomy zdarzeń dziejących się wokół niego dostaje zadanie odbicie sokołowa z Jack przebiera pseudonim Naked Snake, w roli jego dowódcy pojawia się Major Tom, który należy do działu Fox formowanego przez The Boss. Naked Snake wykonuje pierwszy na świecie skok Halo, charakteryzujący się wyskoczeniem z samolotu na dużej wysokości i opóźnionym otwarciu spadochronu. Dzięki temu niepostrzeżenie ląduje w dżungli. Misja odbicia Sokołowa zostaje jednak zakłócona przez pojawienie się The Boss. Pokonuje ona Snake'a i zrzuca go do rzeki nad dnie wąwozu, w ten sposób chroniąc go przed wolginem. Szagowód zostaje przeniesiony, a Wolgin z pokładu helikoptera wystrzeliwuje rakietę atomową w byłą w bazę. Związek Radziecki obarcza winą za eksplozję USA, ponieważ tuż przed wybuchem w pobliżu radary zarejestrowały amerykański samolot, którym leciał Snake. ówczesny prezydent ZSRR, Chruszczow, pomimo przyjęcia sfingowanej bajeczki o zdradzie de Bos, żąda śmierci sprawców eksplozji oraz odbicia Sokołowa. USA przystaje na te warunki. Wiedząc, że jednocześnie wydaje wyrok śmierci na The Boss. Jej wyeliminowanie zostaje przydzielone Snakeowi, który wraca do Celinojarska po tygodniowej rekonwalescencji i misja dostaje kryptonim Snake Eater. Snake ląduje w pobliżu bazy z pomocą agenta KGB Adama. Wsparcie zapewnia mu Major Tom, tym razem zwany Zero, dr Clark oraz Donald Anderson. Podczas wędrówki do miejsca spotkania z Adamem Snake spotyka The Boss, która ostrzega go, że przy następnym spotkaniu będzie zmuszona go zabić. W miejscu spotkania z Adamem Snake zamiast niego znajduje Tatianę, która podaje się za drugiego agenta Ewę. Jednak nie potrafi podać hasła, które znał Adam, a które brzmiało Lila Lulej Lo. Podczas podróży Snake ponownie spotyka się z Ocelotem, którego pokonaje w pojedynku. Oślepiony insektów, wskacze w wyrwę skalną, gdzie spotyka pierwszego członka oddziału Cobra De Pain, który posiadł władzę nad szerszeniami. W końcu Snake dociera do Leonowicza Granina, rosyjskiego uczonego, który stoi za stworzeniem maszyny kroczącej zwanej Metal Gear. Granin więziony przez Wolgina przesyła wyniki swojej pracy do Stanów Zjednoczonych do niejakiego Huey Emericha. Oraz mówi mu o dziedzictwie filozofów. Snake pokonuje kolejnych członków oddziału Cobra. The Fear, posiadającego kamuflaż optyczny. The Dien, snajpera, który szkolił wcześniej The Boss. The Fury, który pokonany eksploduje w kuli ognia. W tym samym czasie Volgin... Eliminuje granina za oddanie planów Amerykanom. Infiltrując Grozny Grad, Snake odnajduje Sokołowa, który wyjaśnia, że budowa szagochoda weszła właśnie w fazę drugą, która pozwala wystrzelić pociski na niedostępne wcześniej odległości oraz wspomina, że Wolgin zamierza rozpocząć masową produkcję szagochodów i chce rozmieścić je we wszystkich państwach bloku wschodniego. W trakcie rozmowy pojawia się Wolgin, Sokołow zostaje postrzelony w oba kolana, a Snake zostaje zabrany do sali tortur, gdzie podczas brutalnego przesłuchania Wolgin chce wydobyć informacje o tym, ile CIA wie na temat dziedzictwa filozofów. W trakcie tortur Snake gubi transmitter, który został tam umieszczony przez The Boss. Nie mając innego wyjścia, The Boss przyznaje się do tego i wyjaśnia, że celem jego umieszczenia było ułatwienie lokalizacji Snake'a przez oddział kobry. Wolgnie chce dowodu, że The Boss nie jest szpiegiem wysłanym przez USA i każe wyłupić Snake'owi oko, co jak sądzi złamie jego morale. W jego obronie staje Tatiana, następuje szamotanina, w trakcie której Ocelot, strzelając na oślep w pobliżu twarzy Snake'a, wypala jego prawe oko gazami wylotowymi. Snake trafia znów do celi, skąd w końcu udaje mu się uciec. Bliski śmierci stawia czoło ostatniemu członkowi oddziału Cobra The który nasyła na niego obrazy zabitych wrogów. W końcu udaje mu się zażyć specjalną pigułkę i dosłownie w przenośni wrócić do życia. Snake ponownie spotyka się z Ewą, która przekazuje mu ładunki C3, które mają zniszczyć hangar wraz z przytrzymywanym w niej szagochodem. Wkrótce udaje mu się dostać do hangaru i podłożyć ładunki, jednak zostaje spostrzeżony przez Wolgina, który dowiedział się już, że tajemniczym szpiegiem w jego oddziale była Tatiana. Snake staje naprzeciw Wolgina, który, jak się okazuje, potrafi władać prądem. Podczas walki wybuchają podłożone wcześniej ładunki C3 i Snake ratuje się ucieczką, w której pomaga mu Ewa. Ona też przekazuje mu wiadomość odnośnie spotkania z The Boss. Jednak Wolgin nie zamierza się poddać, udaje mu się uruchomić Szagochot i rusza w pościg. Snake wraz z Ewą staczają pojedynek z Szagochodem i zamkniętym w nim Wolginem, który umiera, gdy podczas porażenia błyskawicą wybuchają zawieszone na jego piersi pociski. Ewa i Snake kontynuują ucieczkę i w końcu pieszo docierają do jeziora rokowej Berei, gdzie czeka na nich The Boss. Pojedynek Snake'a z byłą mentorką ma odbyć się na polu Białych Kwiatów. DeBoss wyjaśnia całą intrygę nakręconą przez USA oraz to, że jest ostatnią córką jednego z oryginalnych filozofów. Snake pokonuje DeBoss, która przekazuje mu mikrofilm z dziedzictwem filozofów oraz każe siebie zastrzelić, co będzie uwieńczeniem misji Snake Eater. Wykonuje on ostatni rozkaz i następnie wraz z Ewą uciekają z celinojarska. Po powrocie Snake i Ewa spędzają romantyczną noc w domu na Alasce. Rankiem okazuje się, że Ewa zniknęła wraz z mikrofilmem, zostawiając mu nagraną wiadomość. Ewa w końcu przyznaje się, że była agentem Chin, jednakże mikrofilm, z którym uciekła, jest podróbką. Oryginał posiada ocelot, który wysyła jego połowę do USA. Ocelot okazuje się potrójnym szpiegiem. To on był tajemniczym agentem Adamem pracującym dla CIA, Wolgina oraz dla filozofów, czyli praktycznie dla wszystkich stron. Snake'owi po powrocie do stanów zostaje przyznany tytuł Big Boss, jednak nie ma on powodu do radości. Ignorując uściski dłoni, Snake opuszcza oddział Fox na zawsze. W 1966 roku Big Boss bierze udział w wojnie o niepodległość Mozambiku. Tam też spotyka młodego partyzanta Franka, który obrał dość dziwną taktykę w walce. Był on wtedy małym chłopcem, co powodowało, że wróg tracił czujność w obecności niewinnego dziecka, co ten błyskawicznie wykorzystywał i zabijał ich nożem. Przez wrogów zyskuje tytuł Myśliwy, później przelega do niego pseudonim Jagger. Big Boss wygrywa walkę z Frankiem i umieszcza go w ośrodku rehabilitacyjnym, skąd zostaje zabrany przez CIA i wcielony do projektu Idealny żołnierz. Projekt ma za zadanie odebrać uczucia chłopcu, tworząc z niego perfekcyjną maszynę do zabijania. Pomiędzy kolejnymi misjami Frank miał być zamknięty w specjalnym pojemniku, który miał resetować jego pamięć i usuwać emocje. Jako jedynemu daj mu się przeżyć eksperyment i dostaje pseudonim NUL. W tym samym czasie Big Boss podejmuje próbę odnalezienia Ewy, ale bez większego skutku. Cało z operacji Snake Eater wychodzi też Sokołow, który w 1964 roku zostaje uwolniony z więzienia przez Gina i przewieziony do USA, gdzie znajduje się jego rodzina. W Ameryce Sokołow staje na czele zespołu, który ma stworzyć pierwszego Metal Gear w oparciu o plany Granina. Jednak w rzeczywistości Sokołow planuje sabotować swoje dzieło. W 1970 roku powoli kończy się zimna wojna, a oba mocarstwa myślą o podpisaniu umowy o ograniczeniu broni. Ten stan nie leży filozofom, dla których pokój oznacza spore straty finansowe. Dlatego wprowadzają w życie nowy plan. Zespół Fox, któremu przewodzi Jin, ma upozorować kradzież Metal Geara, który został stworzony przez ekipę Sokołowa oraz przejąć tajną niedokończoną rosyjską bazę rakietową w San Hieronimo w Kolumbii. Następnie zagrozić użyciem broni atomowej Kremlowi i tym samym ponownie wzniecić zimną wojnę. Jednak Jin ma własny plan: chce stworzyć własną niezależną republikę, niebo armii. I wystrzelić rakietę nie w kierunku Kremla, ale w kierunku USA, a dokładniej w główną siedzibę CIA w Langley, co, jak sądzi, uwolni świat od rządów filozofów. Udaje mu się też uprowadzić Big Bossa, ponieważ sądzi, że zna on miejsce ukrycia drugiej części dziedzictwa filozofów, nie wiedząc, że połowę mikrofilmu nadal ma przy sobie Ocelot. Snake poznaje współwięźnia, niejakiego Roya Campbella, który wraz z oddziałem Zielonych Beretów został wysłany do San Hieronimo i jest on jedynym ocalałym z oddziału komandosów, których wybija oddział Fox. Campbell rozpoznaje Big Bossa, który w tym czasie jest już legendą. Wspólnymi siłami udaje im się uciec z więzienia, jednak nie mogą wrócić do kraju, gdyż to właśnie Big Boss zostaje posądzony o wywołanie rebelii. Rozpoczyna więc serię misji dywersyjnych, aby oczyścić własne imię, przy okazji gromadząc wokół siebie małą armię. W trakcie jednej misji staje naprzeciw żołnierza doskonałego nula, Franka Jagera, który rozpoznaje w Big Bosie wybawcę sprzed lat. Później także przystępuje on do jego armii. Na scenie pojawia się ponownie Sokoło, który wyjaśnia, że metal gear w posiadaniu Gina jest tylko modelem testowym. Gin nie daje się zwieść, pokazuje, że posiada także prawdziwego metal geera. Za pomocą hipnozy zmusza swoich żołnierzy do bratobójczej walki, z której nikt nie wychodzi cało. Po wygranym pojedynku z Ginem, ten tuż przed śmiercią przekazuje Snakeowi mikrofilm zawierający dostępy do kont bankowych, z których korzystał przy stworzeniu armii nieba. Wystrzelenie głowic atomowych z metalgira zostaje udaremnione dzięki Sokołowowi, który przekazuje Snake'owi informacje jak go zniszczyć. Do walki z maszyną dołączają się też pozostali żołnierze z bazy San Hieronimo. Rakieta jednak zostaje wystrzelona, jednak na skutek uszkodzeń eksploduje ona na orbicie okołoziemskiej. W tym samym czasie Ocelot zabija szefa CIA i zabiera drugą część dziedzictwa filozofów. Jego celem jest zniszczenie całej organizacji. Zaczyna współpracę z majorem Zero, tworząc ugrupowanie zwane Patriotami. Dodatkowo chce także, aby do nich zwerbować Big Bossa. Snake, zdradzony przez swój kraj, postanawia wraz z majorem Campbellem założyć oddział do zadań specjalnych w Foxhound. Big Boss przystępuje do Patriotów, stając się niejako ich najbardziej rozpoznawalną ikoną. Przystępuje też Ewa, którą Snek odnajduje i odbija w Hanoi w 1971 roku. Wraz z nią dołączają także Sigint oraz Dr. Clark. Wkrótce major Zero zaczyna coraz bardziej pożądać władzy, co nie podoba się Big Bossowi, który ma dość bycia marionetką w jego rękach. Obawiając się odejścia Big Bossa, Zero wprowadza w życie projekt Less Found Terrible, który ma za zadanie sklonować komórki Big Bossa, który nie może spłodzić potomstwa, ponieważ został poddany promieniowaniu na atolu Bikini w 1954 roku podczas tzw. Bravo Shot, czyli pierwszej próbnej eksplozji termojądrowej. Od tamtej pory Big Boss jest bezpłodny. Operacji sklonowania podejmuje się dr. Clark. Pobiera komórkę jajową od swojej asystentki, zapładnia ją i wszczepia w łono Ewy. Po dziewięciu miesiącach na świat przychodzą bliźniaki Twin Snakes. Ten, który otrzyma najlepsze cechy oryginału, zostaje nazwany Liquid Snake, drugi z gorszymi cechami Solid Snake. Warto pamiętać, że powstaje też trzeci klon, Solidus, który był klonem najbliższym genetycznie Big Bossowi. Gdy Snake dowiaduje się o eksperymencie, opuszcza szeregi patriotów i w czasie podróży po świecie głównie wykonuje zadania jako wolny strzelec. Później trafia do Wietnamu, gdzie dołącza się m.in. do Zielonych Beretów, a w końcu zaczyna działać jako najemnik. Wkrótce szeregi Foxhound opuszcza Ewa i Ocelot. A Major Zero przemianowuje nazwę organizacji na Cypher, pozostając w ukryciu i wydając rozkazy przez pośredników. Rok 1972. Big Boss zostaje wynajęty przez rząd kolumbijski. Tam też urządza zasadzkę na Kazuhire Millera i jego oddział rebeliantów. Jednak nie zabija tego ostatniego, a wraz z nim, jedynym ocalałym, tworzą nową organizację MSF, Militar Sans Frontiers, Żołnierze Bez Granic. Jednak o Big Bossie nie może zapomnieć major Zero, dla którego bardzo ważne jest, aby znów powrócił do Patriotów. Obmyśla plan, dzięki któremu to może się spełnić. W 1974 roku do Kolumbii przybyła Ramon Galvez wraz z towarzyszką PAS z pozbawionej militarnych sił Kostaryki, gdzie pojawiły się obce wojska pod płaszczykiem Agencji Ochrony wysłanej przez CIA. Galvez, który faktycznie pracuje dla KGB, chce, aby MSF pojawiło się na miejscu jako czynnik odstraszający, w zamian oferując bazę wojskową niedaleko wybrzeża Karaibów. KGB planuje stworzyć w Nikaragui, sąsiadującej z Kostaryką, państwo socjalistyczne, tym samym dzieląc na pół obie Ameryki. Dodatkowo, na Kostaryce powstaje nowy Metal Gear Peace Walker, sterowany przez SI, którego budową się, zajmuje się Hughie Emerich. Snake dość szybko dowiaduje się, że do kasteryki są też transportowane pociski nuklearne. Całej operacji przewodzi szef CIA na Centralną Amerykę Hot Coldman, który planuje wystrzelić pocisk atomowy z pokładu Metal Geara, co pomogłoby mu lobować umowę na masową budowę maszyn w celach obronnych oraz liczy na powrót na fotel dyrektora CIA. Innego zdania jest jego wspólnik, Wladimir Zadornow, który chcąc pokrzyżować plany Coldmana podszywał się pod Galweza, który zwabił Snake'a do Kostaryki. W trakcie przeszukiwania jednej z baz Snake trafia na Hugh Emericha, którego odbija z rąk Coldmana. Emerich, który sprzeciwił się wcześniej wystrzeleniu pocisku nuklearnego, po przetransportowaniu do bazy MSF rozpoczyna pracę nad budową kolejnego metalgira o nazwie kodowej ZIG, który tym razem ma walczyć po stronie Big Bossa. Później Snake trafia na dr. Strangelove, która podkochiwała się w The Boss, a która chce oczyścić jej dobre imię i na podstawie wszystkich danych zebranych o The Boss stworzyć sztuczną inteligencję, która odpowiadałaby agresją w razie potrzeby na ataki nuklearne. Snake coraz bardziej krzyżując szyki Coldmanowi w trakcie ich kolejnego spotkania, Coldman oznajmia, że zamierza wysłać z pokładu Peace Walkera pocisk nuklearny w bazę MSF na Morzu Karaibskim. Jednak Peace Walker sam nie może wystrzelić pocisku, może działać tylko w odwecie. Coldman planuje podłożyć fałszywe dane o sowieckim ataku nuklearnym, w konsekwencji czego SI wybierze w odwecie bazę MSF. Wychodzi na jaw podwójna gra Galweza, który okazuje się profesorem Wladimirem Zadornowem, wspólnikiem Coldmana. Zadornow ma swój plan związany z Peace Walkerem. sabotując wcześniej projekt, zmienia dane docelowe pocisku na Kubę, która ściśle współpracuje z Rosją. Atak amerykańskiej rakiety spowoduje powrót zimnej wojny, w której Sowieci będą stroną mającą przewagę. Plan się jednak nie udaje. Baza zostaje odbita przez żołnierzy MSF, a Coldman i Galvez wzięci do niewoli. Snake ma jeszcze jednak ostatnią misję. Zniszczenie SI. Po ciężkiej walce Snake'owi udaje się pokonać Peace Walkera oraz sterującą nim sztuczną inteligencję. Świat po raz kolejny może odetchnąć ze spokojem. Jednak to nie koniec. Pamiętacie niewinną Paz, uczennicę Zadornowa i Galweza? Okazuje się, że dotychczas była uśpionym szpiegiem patriotów, aktualnie Cypher, CIA i KGB. Przejmuje ona kontrolę nad Metal Gear Zeke, będący w bazie MSF. Pod groźbą wystrzelenia rakiety nuklearnej w kierunku wschodniego wybrzeża USA, co automatycznie z winą za atak obarczy Big Bossa, żąda od Snakea powrotu do organizacji Majora Zero. Snake jednak niszczy maszynę i plan Zero lega w gruzach. Po incydencie z Peacewalkerem, Big Boss wprowadza w życie projekt Outer Heaven. W 1979 roku Null, znany teraz ponownie jako Frank Jaeger, walczy w Rodezji w wojnie domowej. W trakcie jednej z misji zabija rodziców małej dziewczynki. Czując winę, Jager przygarnia ją do siebie i odtąd będzie ona znana jako Naomi Hunter. W późnych latach 80 przed podobną sytuacją staje jeden z klonów Big Bossa Solidus. Który zabija rodziców małego chłopca, podobnie jak Jagger, przygarnia go do siebie, nazywając go Jack. Po morderczych treningach Jack wyrasta na bezwzględnego mordercę, zyskując przydomek Jack the Ripper. Później będzie znany jako Rayden. W tym miejscu historia zostanie uzupełniona przez Metal Gear Solid V: Phantom Pain. No, 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 no.